no dobrze się atakuje. Dobrze się atakuje, dobrze się zagrywa i dobrze się blokuje. I to jest cała recepta, cała filozofia. Skoro gdzieś tam jeden element przez moment szwankuje i potrafimy z tego wyjść oblądną ręką, czyli poniekąd pużatem, puserio, ale tak to musi być, jak powiedziałem, bo zagrywką graliśmy naprawdę bardzo dobre spotkanie, w bloku całkiem też i na tych wszystkich piłkach wykrzyknikowych za trzeciego metra czy wysokich radziliśmy sobie też wyśmienicie i myślę, że stąd ten wynik. Plus jakieś niewymuszone błędy Radomem. I trzeba docenić też chyba rozgrywającego, który naprawdę fajnie dzisiaj rozprowadzał te piłki i pomagał oczekując. Tak, Matias no, nie pierwszy raz pokazał swój potencjał i możemy się tylko z tego cieszyć, że jest z nami i pokazuje swoją najlepszą siatkówkę. Czasami gdzieś tam trzeba go może w pewnych momentach pilnować czy strofować, jednak dzisiaj poprowadził grę naprawdę bardzo dobrze. Lubię wracać do Radomia w roli trenera zespołu gości, bo nie wiem, czy przegrałeś tutaj kiedyś? Nie, jeszcze nie. Oby tak zostało. Z czego możemy być zadowoleni? Z zagrywki nieźle zagrywaliśmy, ale bardzo słabo broniliśmy. Różnica z meczem z Lwowem. Oczywiście Lwów zagrał na innym poziomie niż Suwałki, bezapelacyjnie. Suwałki zagrały dużo lepsze spotkanie, ale my nie obroniliśmy żadnej kiwki z drużyny z Suwałki. Sanchez gra bardzo szybką piłkę na oba skrzydła. Pierwsze tempo bardzo wysoko z Takwamem i to jest naprawdę trudne przy dobrym przyjęciu trudne do zablokowania, ale też mieli dużo piłek z drapek, jak my to mówimy, czyli nietrafionych czysto, kiwek trochę. I my tego nie podbiliśmy. Pewnie byśmy i tak tego meczu nie wygrali, ale jakbyśmy te piłki podbili, to byśmy mieli więcej szans na to, żeby powalczyć w tym meczu i zagrać dobrze. Z tego jestem bardzo niezadowolony i trochę za dużo piłek nam spadło między strefy asów. Bardzo dobrze Suwałki zagrywały, cały zespół zagrywał bardzo trudną zagrywkę, może poza Takwamem. 8 asów albo nawet więcej na 7 zepsutych. Także to jest wynik niewidziany generalnie w siatkówce, niespotykany. Jeżeli jest jeden as na 3 zepsute zagrywki, to jest bardzo dobry współczynnik, a tu jest więcej asów niż zepsutych zagrywek. Także to pokazuje, jak dobrze zagrywała drużyna z Suwałka. Mówię, troszkę takich błędów, których my się zagrywek, które my się spodziewaliśmy, że będą, nas zaskoczyły i to chyba był pierwszy mecz taki, w którym coś takiego się wydarzyło. Że do tej pory takich rzeczy nie było i to było takie zaskakujące i ta obrona. Tak to chłopaki grali. Tak jak pan mówi, momenty były, ale to na tak grającą drużynę z Suwałków okazało się za mało.